witamy w kolejnym odcinku AZS TV w ostatnim meczu w ramach rundy zasadniczej. Nasi siatkarze wygrywają po tej breaku z zespołem Transferu Bydgoszcz. Gościem AZS TV jest MVP tego meczu, czyli Bartek Bednarz. Bartek, miłym akcentem na pewno żegnamy się z kibicami. W ostatnim meczu tej rundy zasadniczej wygrywamy za 2 punkty z Bydgoszczą. I na pewno przed tą rundą playdown na pewno będziemy podchodzili do niej w lepszych nastrojach. Na pewno, bardzo się cieszymy z tego meczu. Byliśmy w ciężkiej sytuacji, przegrywaliśmy, ale na szczęście udało nam się dogonić przeciwnika i udało nam się wygrać. Na pewno super, możemy się bardzo cieszyć, bo nie był to łatwy mecz. Mecz był strasznie długi. Fajnie, że w końcu dostałem szansę grania i mogłem z jakiejś tam strony się pokazać. Fajnie, że się udało, że zakończyło się to statuetką. Ale tak jak mówię, ja jestem tylko i wyłącznie uzupełnieniem Michała Kaczyńskiego na ataku, tak więc to on jest nominalnym atakującym, a ja jestem tutaj tylko i wyłącznie na razie pomocnikiem. Ten występ zwieńczyłeś statuetką MVP, to chyba dla Ciebie jakiś pierwszy taki szczególny moment, bo to jest chyba taka pierwsza nagroda w Plus Lidze dla Ciebie. Zgadza się, to niesamowite wyróżnienie, pierwsza taka moja statuetka w tej lidze. To na pewno bardzo cieszy takiego młodego zawodnika, bo motywuje po prostu do dalszej ciężkiej pracy. Mamy chyba w tym roku patent na zespół z Bydgoszczy, bo trzeci mecz w tym roku z nimi, trzecie zwycięstwo. Na pewno im troszkę sytuację tą wygraną pogarszamy, bo nie wiemy, że cały czas liczą się w walce o play-offy. Zgadza się. Śmialiśmy się, że do 3 razy sztuka niestety swoje szanse ostatnio nie wykorzystali i w efekcie to my dzisiaj cieszyliśmy się z wygranego meczu. Ostatni mecz tej rundy zasadniczej w Jastrzębiu. Ciężki mecz, ale na pewno ta wygrana nas jakby spodbuduje przed tym meczem z zespołem, który wiemy, że w tym roku zagra Final Four Ligi Mistrzów. No tak, no nie pozostaje nam nic innego jak wyjść na to boisko i powalczyć i pokazać się z jak najlepszej strony. Jest to ostatni mecz ligowy, tak więc mam nadzieję, że dobrze go zakończymy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kolejnym gościem AZS TV jest statystyk AZS Częstochowa Karol Rędzioch. Karol, kolejne bardzo trudne, wyrównane i przede wszystkim długie spotkanie, bo trwające aż 3 godziny. Jakie wnioski po tym spotkaniu? No, nie była to ładna siatkówka, można powiedzieć sobie szczerze, że nie był to ładny mecz, zarówno w naszym wykonaniu, jak i w wykonaniu Bydgoszczan. Ten mecz był tak naprawdę określony dużą ilością błędów. No ale cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie. Mieliśmy naprawdę bardzo dobre momenty. My już od kilku kolejek gramy, potrafimy grać naprawdę bardzo fajną siatkówkę, co pokazaliśmy z tymi czołowymi drużynami, z którymi graliśmy. Z takimi jak Resowia Rzeszów, Skrabeł Chatów. Tam naprawdę graliśmy fajną siatkówkę. W dzisiejszym meczu weszliśmy bardzo nerwowo, to było widać. No ale z każdą kolejną piłką dostawaliśmy takiego kopa, byliśmy bardziej pewni siebie, graliśmy pewniej i cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie, bo na pewno to będzie taki czynnik psychologiczny, który przyda się naszym młodym chłopakom. Było to już nasze trzecie spotkanie z transferem w tym roku i trzecie wygrane. Można zatem powiedzieć, że mamy taki swego rodzaju patent na tą drużynę. To znaczy spotkanie spotkaniu jest nierówne. Tak naprawdę wygraliśmy 3 spotkania w tym sezonie, tak jak powiedziałeś, z drużyną z Bydgoszczy. Ale w każdym tym pojedynku musieliśmy coś zmieniać w naszej grze, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik analizuje tak samo naszą grę, my analizujemy grę przeciwnika. Dlatego w pewnym stopniu tak. Można powiedzieć, że ten zespół nam leży, skoro wygraliśmy z nimi już 3-krotnie, można tak powiedzieć, ale przede wszystkim ważne jest to, że graliśmy dzisiaj bezkompromisowo i to się liczy. Karol, przed nami ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej z Jastrzębskim Węglem. Przed sezonem chyba wszyscy marzyliśmy o tym, żeby awansować do rundy play-off i myśleliśmy, że te marzenia są naprawdę realne. To nie był chyba szczyt waszych oczekiwań. Oczywiście, że nie. My bardzo wierzyliśmy do końca, że będziemy w tych play-offach. Takie to było nasze założenie. Niestety nie udało się. Nam pozostaje teraz tylko grać z każdym kolejnym meczem dobrą siatkówkę i pokazać, że wcale tak do tych play-offów nam dużo nie zabrakło, bo
teraz można gdybać, ale gdybyśmy oczywiście zagrali z tymi zespołami, z którymi, które teoretycznie były w naszym zasięgu, z Warszawą, z Bielskiem, tak, chociażby taką siatkówkę, jak prezentowaliśmy w ostatnich meczach, to kto wie, może te wyniki by inaczej wyglądały. Tak jak mówię, można teraz gdybać. Sami zaprzepaściliśmy sobie tą szansę, że nie ma nas w playoffach i możemy tylko naprawdę podziwiać, możemy teraz obserwować walkę o to ósme miejsce, bo po dzisiejszym spotkaniu ta walka pomiędzy Bydgoszczą, Kielcami i Gdańskiem rozstrzygnie się w ostatniej kolejce i na pewno będzie to też pasjonujące. I życzymy, ja osobiście życzę każdej z tych drużyn powodzenia, bo w każdej z drużyn mam znajomych. No cóż, serce trochę boli, że niestety nam nie jest dane wystąpić w playoffach w tym sezonie. Najlepszego zawodnika dzisiejszego spotkania, a dzisiaj z tobą MVP odbierze przejmujący OZS-u Częstochowa Bartek Bydgoszcz. Bartek Bydgoszcz, najwartościowszym zawodnikiem tego spotkania. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.